Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dog's Life. Witam was ja oraz Jake. Okej, przejmijmy sobie kontrolę nad Jake'iem i lecimy sobie dalej z Koksem. No dobra, poprzednim razem udało nam się zestuprocentować Bickfield. Udało nam się zaprowadzić owieczki do zagrody oraz ogarnąć stracha na wróble przez tego oto farmera. No i oczywiście standardowo zrobiliśmy sobie takie zadania jak konkurs kopania, siuśkania i wiele, naprawdę wiele innych rzeczy. Również jeszcze wcześniej przed tą lokacją ogarnęliśmy sobie inną lokację, gdzie tam była matka, która zapomniała, że swoje dziecko gdzieś tam zostawiła, tudzież zabawkę dla swojego dziecka. Oraz listonosz miał jakby problem z malutkim pieskiem, ponieważ ciągle mu przeszkadzał w roznoszeniu listów. Oraz dziewczynka potrzebowała jakiś list, więc malutki piesek tam przyniósł jej. W sensie, wiecie, jak ja kontrolowałem malutkiego pieska, to on tam przyniósł. Więc dobra, to było streszczenie poprzedniego odcinka, jeżeli nie oglądaliście, a my za ten czas będziemy ulatniali się stąd. Tylko wiecie co, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Muszę tak czasami zrobić. Jak widzicie, obraz z gry zniknął. To dlatego, że czasami gierka, a raczej OBS, ma problemy, jeżeli chodzi o tę gierkę. I czasami jest coś takiego, że z dupy są jakby spadki FPS-ów. I gierka czasami ma problem taki, że jest lekkie desynchro od tego, co ja tutaj robię. Dobra, więc teraz tak. Byliśmy w stronę Field. Teraz z powrotem idziemy w tę stronę. Ale nie bez powodu, dlatego że tam jest jedna lokacja. Jedna lokacja, którą musimy... Nie, źle idziemy. Nie tędy droga, moi drodzy. W złą stronę rzępolas. Fuck this. I znowu muszę ten deaktywować i aktywować. Przepraszam was za to bardzo serdecznie. Z powrotem udajemy się do Field. Ponieważ tam... Tam mamy misję jeszcze jedną. Tam jest jeszcze jedna lokacja z tyłu. A gdzie dokładnie? Tam. Za bardzo się zapędziłem, wybaczcie. Wybaczcie mi to, za bardzo się po prostu zapędziłem. Więc idźmy sobie teraz tędy. Do lokacji pod nazwą Chicken Farm. Dokładnie tak, farma kurczaków na polskie. I jesteśmy tutaj, oczywiście tak. O to mi właśnie chodziło. Bo tutaj będą dwie takie skubane misje. Przede wszystkim jedna z nich to będzie odstraszenie lisa. Ponieważ lisek chytrusek tutaj będzie. Lisek chytrusek, dokładnie tak. I na samym starcie mamy kość. Bardzo fajnie, bardzo miłe przywitanie w nowej lokacji. Zaraz nosem przewrócę ten śmietnik. Bo tutaj prawdopodobnie też kość jest. Dokładnie tak. Już dwie kości na samym starcie. Nice one. Dobra. Myk. Tutaj takie, wiecie, takie w miarę łatwe zapaszki chcę ogarnąć, żeby nie było siary, że wiecie, że ja tutaj będę później łatwe zapachy, w sensie w łatwych lokacjach zapachy będę szukał 5 godzin. To jest ciemność, więc tutaj nie idziemy. Idziemy sobie dalej. Sorry, że ja się tak wyciszyłem. Po prostu sobie przy okazji słucham tego majestatycznego soundtracku. Serio, nie mogę się po prostu nasłuchać tego fajnego soundtracku. Po prostu jest on piękny. Bardzo taki fajny. Idealny w sumie pod vlogi jakieś.
Mógłbym przemyśleć sprawę z vlogami. Mógłbym co jakiś czas używać tego soundtracku z Dog's Life. Czemu nie? O, mamy tutaj coś do wykopania. Widziałem to. Widziałem. Dig było napisane. Dig przez G. Żeby nie było, że ktoś sobie tutaj zaraz coś dopowie. A bone. Dokładnie tak, o to mi chodziło. Dokładnie tak. Teraz możemy skupić się dalej na zapachach. Jak tak dalej pójdzie, to ja zaraz tutaj będę miał już wszystkie zapachy fioletowe ogarnięte. Fajnie by było, to już bym miał to z głowy w sumie. Nie będę musiał się wtedy stresować. A wiecie, jak to jest. Czasami jeden zapach się gdzieś zawieruszy. Tak jak w sumie ostatnio, w ostatnim odcinku zresztą tak było. Tu mamy skunksa, my skunksa nie lubimy. Okej. Gdzie tu są jeszcze fioletowe? Tu chyba będą. Tak, tutaj będzie jeden. I jeszcze cztery. Tylko cztery nam zostały. A, no to nice one. Tutaj będą. Widzicie? Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj w ogóle osy są, czy tam pszczoły. Ja się boję pszczół. Pszczółka Maja sobie lata. Dobra. To... Gdzie tu jeszcze było ten jakiś zapaszek? Kurde, co tak kurde gra? Ej, halo! Halo! Co to ma znaczyć? No, współpracuj ze mną, Doxlef, a nie kurde jakieś spadki FPS-ów z dupy. Dobra. O! Moja ulubiona minigierka! Z bardzo dobrym soundtrackiem. 5, co za słabiak. 2, 1, go! Naparzamy! Pięknie! Jeszcze sobie nie pogramy tym pieskiem, ale spokojnie, do niego przyjdzie pora. Dobra, jeszcze jeden czerwony zapach teraz, bo tutaj chyba będzie konkurs sikania w tym czerwonym, o ile dobrze pamiętam. Albo będzie kopanie, chociaż szczerze z tego co mnie... Co ja pamiętam, to chyba to był jednak ten, no jednak to było co innego zupełnie. Czyli prawdopodobnie sikanie. A nie, bo wyścig. O nie, to ta okrutna liczba 69. No to wyścig jest lajtowy. Patrzcie, jak będzie porobiony zaraz ten piesek. Mówiłem. To było proste. No i spoko. Tutaj wiem, że będzie ta misja z tym, z lisem, liskiem chytruskiem. Więc ja już sobie może pominę gadkę, żeby po prostu... A może nie, bo to trzeba by... Chyba jest na takiej zasadzie, że ja muszę zrobić tak, żeby jego spotkać w tę stronę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mówię, że jest taka misja z tym liskiem chytruskiem, że trzeba po prostu... mniej więcej wyczaić jego drogę. Jak on tak biegnie sobie. Skunks, uwaga na skunksa, bo skunks śmierdzi. Potwierdzone info, moi drodzy. Dokładnie tak, o to chodziło. Lisek se teraz pobiegnie, my żeśmy go dorwali i my w zamian dostaniemy kostkę. Zippity doo-dah. I've been after that bushy-tailed bandit since my foxhound just up and disappeared.
Take this bone, my friend. You earned it. You hear around here, fella? Why, there was even an article in the local paper, but I tore it up to use as bedding for my chickens. Can you find it? Gra tutaj jakoś dziwnie spowolniła. Nie wiem w ogóle, o co chodzi temu OBS-owi. W ogóle on jakoś tak ma swoje jakieś dziwne ten. Więc czekajcie. O co ci OBS-ku chodzi teraz? Wcześniej nie miałeś takich problemów, ale nagle dostałeś. Powiedz mi, powiedz prawdę, za co. No dobra. Ale to jeszcze nie wszystko. Why, there was even an article in the local paper, but I tore it up to use as bedding for my chickens. Can you find it? To nie jest wszystko, dlatego że mamy jeszcze jedną rzecz, mianowicie to będzie trochę taki teaser tego, co będziemy robili w następnej lokacji. Bo pierwotnie pomyślelibyście sobie, że tutaj jest koszyk i trzeba będzie zebrać jaja kurze. Otóż nie tym razem. Ponieważ ten oto pan potrzebuje karteczek, ponieważ, nie wiem, zgubił je albo nie pamięta, gdzie je schował i teraz właśnie mały piesek przychodzi mu na pomoc, żeby zebrać te cztery karteczki. Bo ogólnie, nie wiem, tutaj jakby jak weźmiecie sobie koszyczek z jajkami i faktycznie zbierzecie te jajka, to nic się nie stanie, więc to jest prawdopodobnie tak dla beki zrobione tutaj, żeby, hehe, jakbyś się nudził, to wiesz, to możesz sobie jajeczka pozbierać. Ciekawe, czy mi się uda. No, udało się, lajtowo. Yep, says here. Clarksville dog napping epidemic spreads to Lake Minnewawa ski resort. That's where those creeps took Daisy. I hope this keeps you strong. I reckon you might need it. Okej, okay. Dziękuję, 39. No i dobra, to teraz będzie można skupić się na zapachach i podejściu do tego. Do safe budy. Safe house'u chciałem powiedzieć, ale to jest safe buda. Więc do safe budy i będzie można opuścić tę lokację, bo to już będzie wszystko z tej lokacji. Wszystko ogarnięte. No i teraz... Niebieskie zapaszki spod paszki. Ciekawe jakiego ten. Co te niebieskie mogą oznaczać? Czy to jest, nie wiem, zapach jagodowy? Przeterminowany jakiś, czy co? Nie wiem. Nie zebrałem? Lol, myślałem, że zebrałem. To bardzo łatwa lokacja tych zapachów, powiem wam szczerze. Dlaczego? Dlatego, że ostatni zapach jest tuż... Właśnie, przy tym. I tam jest osamotniona kostka, lol. Dlaczego tak? Co to ma znaczyć? Już ją zabieramy. Nic tu więcej nie ma? Tak, wszystko mamy zebrane. Jeszcze się upewnię. 58, 12, 8. Dokładnie tak, wszystko zebrane. Więc teraz idźmy se zapisać. W 14 minut lokacja została ta ukończona, ładnie. Ładny speedrun, powiem wam szczerze. Dobrze, fajnie, cieszę się z tego powodu. No i teraz Jake, przebudź się, bo to jeszcze nie koniec, że tak powiem, naszej wędrówki. Idziemy teraz sobie już w inne miejsce. Tutaj można śmiało powiedzieć, że Chicken Farm oraz tą część Clarksville mamy 100%, więc idziemy sobie dalej wtedy, w takim wypadku. Musiałem przy okazji jeszcze raz tutaj awerkę ogarnąć. Ponieważ nie lubię czegoś takiego, jak ona ma właśnie takie swoje dziwne dni, że czasami się przycina. Kurde, żałuję, że sobie nie kupiłem tej ekstrimki, no ale z kolei, żeby mieć ekstrimkę, musiałbym mieć lepszego kompa. Wtedy byłoby to o wiele lepsze, dlatego że nie miałbym czegoś takiego, że z dupy byłyby jakieś opóźnienia czy coś. Chociaż na to trochę wpływu nie mam. Dobra, farmhouse.
I spoko. Bardzo fajna muzyczka. Dobra, idziemy w tę stronę teraz. W tę stronę. Village Houses, dokładnie. I teraz idziemy w... w prawo, tutaj idziemy. Dokładnie tak, tutaj. A, i tutaj też w ogóle lag był też ze strony gierki, nie wiem dlaczego. Ta gierka czasami chyba ma coś takiego, że takie lekkie ścinki. Center. Dobrze, dokładnie tak. To jest ostatnia w ogóle lokacja z, powiedzmy, domyślnej lokacji Farmhouse. Serio mówię. Teraz bez żadnych żartów mówię to wam autentycznie serio, że to jest ostatnia już lokacja, jeżeli chodzi o tą naszą, powiedzmy ten pierwszy świat, o. Nazwijmy Farmhouse i te podpoziomy jako pierwszy świat, okej? Więc z tego pierwszego światu to jest, z tego pierwszego świata to jest ostatnia lokacja, ta, którą teraz zwiedzamy. Ponieważ następna lokacja zabierze nas już zupełnie w inne miejsce. Tak opuścimy sobie te wiosenne, że tak powiem, klimaty i zupełnie uderzymy o inne klimaty, czyli o klimaty zimowe. I tam będą dopiero nas czekały też poziomy. Wiecie co? Zrobię jedną rzecz. Wyłączę tą Avermedię, bo może to być też spowodowane, że te dwie Avermedie między sobą się kolidują. Bo mam tutaj przechwytywanie z jednej i z drugiej Avermedii. Jakbym odpalał też PS4 i być może to też jest powód, dlaczego tak się dzieje. Albo OBS już jest za stary. No tutaj lekko się zlagowało, ale jest git chyba. Tak, jest git, bo na bieżąco mi tutaj ten... Teraz wszystko na bieżąco jest. O! Tego oto pana też będziemy mogli tutaj ogarnąć. W sensie, nie, on nie da nam żadnej misji, wręcz przeciwnie. Misja będzie taka, że trzeba będzie jego tutaj upokorzyć. Ale to spokojnie. Lol, czemu tutaj, kiedy skaczę, to tutaj były takie ścinki? What the fuck? O, dig 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 dig. Rin din 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 din. Tutaj wiecie, takie nawiązanie do Crazy Froga. 43, nice. Dobra, da się tutaj przeskoczyć jakoś? A, dobra. Zapomniałem, że tak też się da. Tutaj będzie kostka, którą sobie zbierzemy. Pick up. 44, nice. I co? No i lecimy teraz stąd. Widzicie? Mówiłem, że to jest powód tej drugiej Avermedii. Wszystko się już wyjaśniło. Taka ciekawostka, to pomieszczenie to jest takie pomieszczonko, które zmieni jakby trochę kolor smyczy Jake'a, czyli jak teraz mamy czerwony, to tam możemy sobie zmieniać kolory, że na przykład tam Jake by ustawił sobie kolor biały albo niebieski do wyboru do koloru. O, moja ulubiona minigierka na samym starcie. Co on ma 15? Czemu tak słabo? Naparzamy, 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 naparzamy! Dobrze! O, i teraz mamy kontrolę nad tym pieskiem. Nie możemy sobie tutaj dać takiej kamery, wiecie, smellowizji. Smell-o-vision. Ale... Please don't hurt me, you terrible beast! Here, take this bone! Zrobiliśmy misję, którą chciałem zrobić na początku teraz z Jake'iem, żeby hehe zrobić śmieszek taki. Ale no dobra, no jednak nie pykło, zrobiliśmy tak jak powinniśmy zrobić, ja chciałem zrobić inaczej. No dobra, trudno się mówi. W każdym razie, nie bez powodu tam musieliśmy iść tamtym psem, dlatego że gdybyśmy poszli Jake'iem, to ta pani by nas ignorowała, więc no. Więc dobrze, że żeśmy zrobili to Jake'iem. Jesteśmy na
dachu! Na dachu stachu! Lol, że Jake'a to nie bolało aż tak bardzo? To mnie zastanawia. To jest pies, który ma mocne kości. Naprawdę, kurde. Pies, który ma mocne kości, to jest Jake. Nie ma innego psa. Nie ma tak drugiego mocnego psa. A, wyścig. Znowu z tym psem. No okej, niech będzie. Zaraz on będzie porobiony. Ja znam lokację na pamięć. Wiem, gdzie tutaj są te psie przysmaki, więc no. Więc ja się go nie boję, ja się go nie boję. A dobra, okej, jeden sobie zabrał. No dobra, jeden możesz sobie zabrać, oczywiście, że tak. Dobra, nawet drugi możesz zabrać. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Gorzej byłoby, gdyby on zabrał, nie wiem, z 10, no to wtedy już bym miał powody do obaw, bo mógłby sobie, tak wiecie, zabrać więcej. I wtedy mógłby mnie nadgonić, a tak to byłoby przesane. A tak to jest lajtowo. Wow, wow, wow. Oh boy, that was embarrassing. I need more training. Where's the dog catcher? Najgorzej! On poszedł na linię mety! Czajcie to? Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy w trakcie wyścigu z tym Dobermanem. Więc no. Ponieważ jak pamiętacie, moja poprzednia próba skończyła się tym, że on pierwszy zakończył wyścig, tak więc faktycznie no niestety przegrałem. Mam nadzieję, że teraz nie popełnię tego błędu i nie zapomnę, że linia mety jest od razu na prawo. W przeciwnym razie znowu wygra i znowu będę musiał to wszystko powtarzać. Ale widzicie, 78 na 0, jest dobrze. Został on pokonany w najgorszy możliwy sposób. Musiałem w ogóle z każdej sceny wyłączyć tą Avermedię, nie? Tą starą, w sensie starą. To okienko z Avermedią z PlayStation 4, żeby to w miarę teraz jakoś chodziło. Bo widziałem, że to się między innymi ze sobą kolidowało, co... Może na początku nie byłoby z tym problemu, ale jednak z perspektywy czasu byłby to... Nie lada problem. Dobra, gdzie są jeszcze tutaj te zapachy? Bo ja tak patrzę, nie widzę nigdzie. Może w sklepie? Tak, sklepy są jakieś, widzę. Jest jeden. Yummy. Ale jest! Nie można powiedzieć, że nie ma. Ten koleś, kurde, w jakiś gówno wlazł i dlatego tak zapachniało dla Jake'a. Boże, ale ty słaby. Ale ten Doberman leży przy tym, przy tej stacji nie bez powodu, dlatego że jest pewien powód, dlaczego on tam leży. Dlatego, że on jest psem Hycla. Tak, Hycla, który również na nas poluje. Tak więc no. Zobaczymy, jak to wszystko będzie miało. Jak to wszystko się ze sobą zje. O kurde, ty, Jakey, co się z tobą dzieje?
Jakey zwieszoną głowę ma. W sensie Jake, w sensie. No, wiecie o co chodzi. Dobra. Fioletowe zapachy. Gdzie być? Gdzie one być? Chyba tutaj będą. Nie, nie ma. A, tutaj są, widzicie? Raz, dwa. Jeszcze jeden. Jeszcze tylko jeden. Jestem ciekaw, gdzie go pominąłem. Bo zostały nam już tylko te 12 fioletowych, czyli te czasówki. Czasówki. Może tutaj jakiś zapomniałem. Tutaj nie, tutaj są już te takie mocno fioletowe. No dawaj, Jake, skacz. Tu jest, jest, jest. Nice, widziałem. Teraz można robić czasówkę. Myk. 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 Kurde, robię to spowolnionym Jake'iem. To będzie dopiero hit. Widzę. Slow motion, moi drodzy, to jest slow motion. Jezu, jak to wygląda, nie? Ale siara. Halo? Halo? Jest! Tu jest! Dojdę! Jest! Aj, nie dam rady. Muszę coś zjeść, bo mój stan jest naprawdę bardzo słaby. Ciekawe, czy jak... Nie, może nie kość. Coś inne... O, tutaj coś mamy. Tutaj mamy ten... To powinno nam dać energię. Dawaj, zjedz to. Jest! Energię mamy! Mamy energię! Możemy to zrobić ponownie. Nawet idziemy tam. Idziemy, wracamy, żeby wszystko, kurde, widzom pokazać, to... Trzeba wrócić. Trzeba wrócić. Dokładnie tak. Więc dobra, mamy... Uno, dos. Tres. Zium! Quattro! Myk. I tutaj będą jeszcze. Nie! Najgorzej! Ja tylko na chwilę chciałem coś sprawdzić! Czemu Jake znowu tak wolno biega? What the fuck? Czemu mi to zrobiłaś, gro? Czemu? Teraz nie rób żadnych głupot, Michał. Masz dobry czas. Nie rób żadnych głupot. Będzie dobrze. Tylko nie rób żadnych głupot. 9. 10. 11 i 12. Finally! Dokładnie tak. W końcu się udało. Więc zapachy mamy wszystkie z tego co widzę, więc teraz można robić misję od dzieciaczków. Guy, want to join our posse? Bring us some eggs. Yeah, then we can have a little eggs-citement with Mr. Grumpy over there. Get lots of eggs, and you can sneak into a store for a quick snack. Okay. Zadanie jest proste jak matematyka 2 plus 2. Czyli wiecie, mega prosta. Musimy pójść do kury, która będzie nam znosiła jajo. Musimy ją straszyć i jeszcze raz straszyć, żeby znosiła tak za każdym razem jajo. Żeby uzupełnić ten koszyczek. A my możemy tam wbić do sklepu i podpierdzielić kość, która na nas będzie czekała.
Myślę, że to jest proste do ogarnięcia i myślę, że nie ma tutaj jakiejś zaawansowanej matematyki. Dobra, więc... Musimy naparzać szczekanie, żeby ona znosiła jajo. Patrzcie, ile jajek, kurde. No, tak to właśnie wygląda między innymi. Sorry, że ja się tak wyciszyłem. Ale przez chwilę nie mogłem złapać... Lol. Ciężko jest te jajka wycelować w ten koszyczek, powiem wam. O, idealnie. Trzeba po prostu idealnie podejść obok tego koszyczka. Wtedy jajko się zapisze. Jakkolwiek to brzmi. Gdzie tu są jeszcze jaja? Jaja jak berety. Chodź, przestraszę cię jeszcze raz, kuro. Znieś mi jeszcze dwa jajka. Dziękuję. Nagrania już. Oj, dobra, i możemy zabierać się stąd. O, pizza tu jest. Będzie można zjeść zaraz pizzę. Pizzunie, żeby Jake się wyleczył. A najpierw jajka. Way to go! Now that he's busy getting an egg bath, you can sneak past him. O, najgorzej. You kids today make me sick. W jaja tak dostać, ja pierdzielę. You spoiled brat! A bone. Hey, get out of here! O, nie wyganiaj mnie stąd, kurde. Dog catcher! O? No to teraz trzeba uciec z piesku. Bo piesek nas goni. It's no good, he's too fast. I can't be bothered with this. O. I dzięki temu mamy dostęp do następnej lokacji bezproblemowy. Więc dobra, co tu mamy jeszcze w ogóle do roboty? Skoro Jake się już wyleczył, no to technicznie możemy pójść kostki zabrać. I zobaczymy, czy mamy pełne i okrągłe 100%. Jeżeli tak, to będę szczęśliwy. Ale myślę, że chyba będzie 100%. Dokładnie, mamy wszystko zebrane. Wszystko. Wszyściuteneczko. Więc można iść zapisać. I tym samym zakończyć odcinek numer 4. Tak więc mam nadzieję, że wam się
seria z Dog's Life podoba i w sposób ciekawy jest prowadzona. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteś nowy, po więcej lub nowa. Zapraszam również do odwiedzenia moich socjali, linki są podane w opisie, czyli wiecie, grupa na Facebooku, Discord, fanpage na Facebooku i wiele, wiele, wiele innych. A my widzimy się w kolejnym odcinku z Dog's Life i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa, pa!